Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę zagrać dzisiaj tutaj w Centrum Kultury Śląskiej dla Państwa w ramach autorskiego projektu Eton. Welcome. I'm very pleased to perform today for you as a part of the project Eton. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier spielen kann als Teil des Projektes Eton. Pierwszy utwór, który zagram, to moja własna kompozycja. Jest to utwór o Salome. Pewnie większość z Państwa dobrze ją zna, bo jest to postać biblijna. Ale ja, komponując ten utwór, myślałam także o operze Richarda Straussa pod tym samym tytułem. Salome właśnie. I jest to tancerka, która swoim tańcem uwiodła Heroda, także on nie mógł jej niczego odmówić. I właśnie w operze Straussa jest cała wcześniejsza historia o tym, że Salome bardzo zakochała się w Janu Chrzcicielu, ale on odrzucił ją. I ona była tak zdesperowana, że wolała go widzieć martwego, niż żyć bez niego. Więc potem, kiedy zatańczyła swój taniec dla Heroda i on nie mógł jej niczego odmówić, to ona zażyczyła sobie głowę Jana Chrzciciela. I mój utwór jest o tym, jak zdesperowana musi być kobieta, co ona musi czuć, że woli widzieć obiekt swej miłości martwy, niż żyć bez niego. I no właśnie, jak ochłonęła po tym szaleństwie, co ona wtedy czuła. I o tym jest ten właśnie utwór. Thank you.